I teraz wasza odpowiedź, no. Odpali czy nie odpali? Nie wiem, czy napisaliście w komentarzu. Jak nie zdążyliście, to napiszcie teraz. Szukajcie pod postem, aha, Ryder nie odpali. Kurwa. To sprzedam Kolibra. Kupi Peugeota. Sprzedam Kolibra. Kupi Peugeota. Jakiego Peugeota? Busuła. Nie no, chcę sprzedać Kolibra. O, słyszę. Tak, ale wiesz, ciężko będzie ci to sprzedać. Sprzedam rower, Fendi PW. Z plastikami, ze wszystkim, cały komplet. No mów cenę, bo się nagrywa. A, jaka cena? A ile do ustalenia. Do ustalenia. Do ustalenia, no. Minimum 400. No, ty no, to jak wiecie, no tutaj kolega już psychicznie nie wytrzymuje, no i chce sprzedać skutera. Jak ktoś chce, to... Rower pokaże na scenę. Ale jak nie, to na części. Na części, co wam potrzeba? Ale jest mam wszystkie części. Do Kolibra. Plastyku, wszystko. Niby jest kompletny, ja nie wiem, nie będę potwierdzał, ale chyba wszystkie plastiki są. Tak? Wszystko tak. Są. Wszystko. Światła, nie światła, wszystko koła. Jest. Czyli mówisz, że jak się nie sprzeda... Koła to są 4 komplety. No to jak ktoś coś potrzebuje, no to pisać. Pisać, ewentualnie na grupie na Facebooku. Dam namiary tutaj do gościa. I będziecie sobie mogli z nim bezpośrednio popisać. Tak? 2 półki. 3 ramy, z tego 2 z papierami, jedna bez. No, ty idziesz pchać, nie? Dadziu! Ej, nie masz łańcucha przy sobie? Zawsze ubezpieczony. Łapie, łańcuch zawsze jest. Dadziu! Do góry, no. Dobra, to ja cię poszedłem. Dobra, to ja uciekam, na razie. Właściciel przepalał już bestię. Banan na twarzy, czyli mu się podoba reakcja na gaz, lecz no niestety ze względu na luzy na tylnym kole, na wahaczu, na wszystkim, nie będzie to jeżdżone ze względów bezpieczeństwa dla mojego statoru. Panie i panowie, teraz to będę musiał przełożyć, tak jak wam obiecałem w poprzednim odcinku, dużoście łapeczek powbijali. Więc założymy Mikuni VM24. Nic nie zakładać. I sprawdzimy, czy to odpali. Teoretycznie mogą być problemy, bo są dysze pod silnik 170, a to jest zaledwie 125. Mogą być problemy z odpaleniem. Nie chcę się za bardzo tą dysz zmieniać, więc zobaczymy. Chcesz być na odcinku, czy nie? Nie chcę być. No to wytniemy, to w takim programie się wytnie. A byłbyś sławny, mógłbyś się w szkole pochwalić. A chuja nie puściłeś do pierdolu. Nie, się. To nie było odkręcane od nowości, znaczy od nowości, od tym kupiłem. No ale nie odkręciłeś, no i dlatego, mogę odkręcić. Ciekawe czym, żeby uszczelkę i rozwalić pod podłogę. A, to jest czek. No właśnie, pomyśl trochę kurwa logicznie. Ja nie myślę, wiem. No właśnie, o to chodzi. A czy ja myślę, że mi się nie przyznało. No właśnie, czemu się tak przyznaje do wszystkiego? O, czekaj, zastanawia się. Pojechali tam ci? No. Ja pierdolę. Zostawili cię. No. Kurwa, na pastę rodzina. Nie pójdzie, mówię ci. Pójdzie, bo ja się znam na tym. Ja patrz. Mam tu zawsze problemy z chwilowymi ślubami. Mówiłem, że nie pójdzie. Jasne, wiedziałem. I zawsze pan MRF musi z takim czymś radzić. No, nie będzie chodzić. Nie będzie chodzić, zalewał go gdzieś w pizdu. O co założysz się? Ja stawiam części do MRF-a, że nie będzie tu chodzić. Dobra. Żartuję przecież. Zostaną go. Nie no, żartuję, bo to kurwa wyjdzie trochę na części. A tutaj ktoś patrzy, czy jest na tyle miejsca, żeby to weszło? Kurwa, tam nie trzeba patrzeć na mnie, to wszystko wiadome. Nie kurwa, ty się na tym nie znasz. Wiem, że się nie znam, no. Nie, zostawmy to bez komentarza. No. Za niedługo coś się obczai. Ja za niedługo to pokażę, jak się robi prawdziwy ten porting. Upierw u mnie będzie robiony. Mogę pokazać, jak się robi prawdziwy porting z prawdziwego zdarzenia. No to ja jestem pierwszy w kolejce, jak to? Kranik puszczą. Nic nie puszcza, nie gadaj tu z żadnych głupot. Zostawmy na gaźniku. Z gaźnikiem na razie, nie?
Tylko nie przełożę. Panie, nic z tego być. Tu jest silikon najebany. Panie, później jak to złożysz? Kurwa, tu nie ma uszczelki, tu jest silikon. No i tak nie ma, dopóki ten. I nie będzie chodzić. No. To nie jest na silikonie. Na silikon nie widzę. No bo robiłem tą uszczelkę, nie pamiętam. A bo dobra, to jest uszczelka jakaś, ale może. Ja dorabiałem to z czegoś, nie pamiętam z czego. Tutaj nie. Co to, 8 fajek ma? Coś przełożysz? A, z tamtego pierw. To jest nowy statku. Bo jest inna cerka, nie? No i teraz widzowie mogą obstawiać. Piszcie w komentarzu. Czy według was odpali na VM24, czy nie? Ja od razu mogę tylko tyle powiedzieć, że no niestety, nie ukrywajmy, dysze nie są pod ten gaźnik. Nie są pod ten gaźnik i będzie malutki minus taki, że... Zalewać go będzie. Nie. Zalewać go będzie. Chyba jest inna, nie? Aha! Ja pierdolę. Ale tu można pokazać, że tutaj port mógłby się przydał w Lącinie. No, czuć jest są... chujowo. Możesz pokazać z mojej strony. Nie, na swojej będzie chujowo. Kanały są, nie grywają się do tego. No tak, kurwa, coś będzie widać. Widzicie, takie kurde. No ale... Powiem ci, lekki porting wypierdolnął z kanałami tutaj. By się zgrało. Ja bym tutaj rozstę. No ale nie ma co kombinować. Robiłbym sobie szablon i bym tutaj roztegował ten kanał tak, żeby był gładki przepływ. Bez uskoku. No ale my tak nie będziemy robić. No teoretycznie nie będziemy tak robić, bo ten gaźnik jest tylko na chwilę, nie? No właśnie. Więc nie będziemy. Nie będzie robić, ale jakby ktoś próbował takie coś zamontować do Lącina, to jest to realne. Jest to wszystko realne. Chyba ja jak pamiętam, przy tym nie było w ogóle nic dalej. Kamerzysta. Ale patrz, widać pod nożykiem, że krzywe jest ten cały kanał. Mrący. Nie jest to proste idealnie. Nie jest to tak, jak powinno być. Ale zobaczymy, czy odpowiedni będzie kąt na tym. Może się zmieści. Jest kąt trochę inny na trójce. Nie? Mieści się. Tak mniej więcej. Może się zmieści gaźnik. Będzie styku powinien wejść. To nie lepiej sprawdzić wpierw? Ja zakręcę kierunek, żeby stał na prost. No te trójki to idą jak powalą. Kurwa, nic nie widzę. Poli się! Kurwa, poli się! Instalacja! Ciekawe, kto ją robi. No. No i? MRF cię boli, kurwa! Gaśnica! Muszę zmienić kadr, bo będzie za chujowo wyglądało. Widzę cały czas w jednym miejscu. Z perspektywy trochę tu oddam ci, tak? Na tobą. O, teraz chujowo. Kurwa, zmieści się czy nie? No nie wiem, mówiłem sprawdź pierw, to dokręciły na fulla już. Dobra, zmieści się chyba. No, na styk będzie. Domkę się jakoś dali będzie. Dobra, gdzieś miałem jeszcze ten filterek na chwilę. Jak ty to odpalisz, to z NASA będą dzwonili, co to za rakieta. Kurwa, tu... Z NASA. Nie, co ty tu? Tu zaraz tu korba wyjdzie, będzie remont ich robiony. Jest! Dobra, starczy tyle, nie trzeba więcej. Dobra, teraz założymy na chwilę przynajmniej. To może mój wsadzimy, tego 28. Panie, to do mnie kurwa torpedino wtedy. Co 28? Ten mój kaźnik. Ale to chłopie mi rozsadziło. Kurwa mać. Jak ten MRF-nik na tym chodzi, to dobrze, że udało się wyrygować. Ostatnia była nadzieja na wyrygowanie, udało się. Jakby już nie było w ogóle opcji wyrygowania, jakby się teraz nie udało. Gdyby trzeba było tylko gaźnik wymieniać. Pani? Wejdzie czy nie? Wejdzie czy nie wejdzie? Wejdzie. O kurwa, weszło. Dobra i tyle. Odpoluj maszynę. Trzeba zobaczyć, jak to kurwa nie będzie chodziło. Jeszcze nasączony był ostatnio. Weź teraz, odkręć kranik. Czekaj. Nie popłynie.
Niech popłynie po tym gaźniku paliwo. Przeszczepiliśmy. Operacja nie wiem, czy się udała. I teraz wasza odpowiedź, no. Odpali czy nie odpali? Nie wiem, czy napisaliście w komentarzu. Jak nie zdążyliście, to napiszcie teraz. Szukajcie pod postem, aha, Ryder nie odpali. Kurwa. Dobra, puszczamy mu dawkę. Po tlenku biedy. Dobra, ja to odpalę, pokaż. Patrz. Nie. Jak chcę kopnąć? Pan MRF montował i dostał, kurwa. Zainwestowałem w tego Loncina, więc spróbuję go odpalić. Nie odpalamy! Nie odpali. Nie odpali. Nawet młody gadasz, nie odpali, to nie odpali. Nikuja, za duży gaz. Pierdolne. Nie no, odpali, ale będzie przerywał. Z rowerem sobie zrobił. Będzie przerywał, ale nie odpali. Odpali, ale będzie przerywał, patrz. Za duża mówię. Kompresja, wypierdolicie w tą blachę. No to kompresja to nic nie robi. O! O, mówiłem. Kurwa, coś kopnę nie możesz. Nie wiem. Prawie odpalił. Musi zasać paliwo gaźnik, bo może nie ma paliwa, no to wiesz. Nie tą nogą. Ale chyba nie odpalił. Spalił już prawie chyta. Ale kurwa, nie wiem, czy kopę nie było. Nie widzę już prawie. Tylko będzie go zalewało. Będzie go zalewało przecież, kurwa. Poczekamy, aż się trochę rozgrzeje, przyzwyczai się silniczek i zaraz udamy na gaz. Zgaśnie, mówię ci. Jeszcze mu gaz? Będzie go zalewało. Pod zamkiem kranu. Ajajajajaj. No może wyłącz mu te ksania, zobaczmy, czy będzie bez ksania chodził. Jest bez ksania teraz. Jest bez. Na pewno? Łańcuch spadł. Cofnij go, żeby gaźnik nie stał. Nie ujedzie na tym. Cofnij go. Teraz. Od razu pociąg do koła do boku. No kurwa, no to jak staje rozjebane koło, no co mam robić? Jak wrzuciłem jedynkę, lekko dałem po prostu gazu, chyba tak mnie pociągło, że pierdolę. Jak był kurwa uczciwy ten Loncin, to nagralibyśmy coś kurwa z jazdy, a tak to no, widzicie no. Szkoda trochę statoru, bo jak spadnie i pierdolnie łańcuch stator, to wiecie no. Mogłeś taki plan wymyślić, jak ja miałem 200. Co, nie miałem wtedy tego motorku. No i co, ale miał statoru i tego. Łatwiej. Gaźnika no. No. Nie, bo tam jest inna budowa, to chuj. Chuja mi nałożysz. Lepiej od góry nałożyć na dół i ciągnie. Z dołu jest ten. No i chuj, ale to nałożysz.
Łańcuch jest zjebany cały, no. Co on się w ogóle nie... Wiesz... Kurwa, chyba pociągło całe koło do boku. Czekaj, pokaż jak to koło jest. No, obok się... Patrz, kurwa! Kurwa, ale pokrzywo! No, o... Dobra. Ale to na filmie widać fajnie. Ale chyba za duża moc. Za duża moc. Czyli jednak coś ten gaźnik i ten stator dał. To teraz tkamy. Dobra. Czyli jednak można powiedzieć, że na tym setupie ten lącik zyskał parę kuców, lecz podzespoły przy tym silniku, no, przy tym motorku nie wytrzymuje. Ten wachacz cały jest tak do skosa. Wszystko jest tam kurwa krzywe. To ja powiem tak, że tylko lekko dałem gazu. Po prostu przekręciłem manetkę tylko, tyle. I spadł łańcuch, wyciągł koło do boku z wahaczem. Auto też. Nie, to jest. A pomyśleć, co by się działo, jakby to wszystko było w miarę okej. Okay. I przypierdoliłbym na czwórce, na koło pewnie by było. Nie wiem, no nie wiem. Jak się siedzi na tym kole praktycznie, nie? No to przy na każdym biegu na koło leci, nie? Dobra, no idziemy pod teraz faktycznie ma te 12 koni. No niestety, no jak widzicie, no Pit chodzi. Silnik może to wytrzyma przez chwilę. Silnik to może przez chwilę wytrzyma. Ale reszta nie. Czy jest sens montować ten setup do waszego lącina? Musicie sobie to odpowiedzieć sami. Ty, jak sądzisz? Tak i nie. Tak i nie? Tak, jak chcecie stać w garażu i szpanować przed laskami, przygazowywując motor, ale nie jak już chcecie jechać, nie? A tu by na tym zarabie go zalewało. Tak. Czuć, czy nie dyszę. Ale to masz dyszę pod 170, ja bym spokojnie mu przekręcił na mniejszą. Tu chodzi o dyszę tylko, nie? Ale bo to jest spali miał wpływ większy. Przecież wie! Kurwa, to... No jak ma, bo po prostu parę kuców mu szczeliło od automatycznie do góry, nie? No, a ty jak sądzisz? Jak... Rama pierdolnie. Rama? Rama to już pierdolnie. No już pierdolnęła. Tu jest już półka pęknięta. Tam było ramę... O, tutaj widzicie jakie wzmocnienia są super. Muszę podłączyć. Włączyć. Super wzmocnienia. Jednymi słowy, Pit chodzi, no. Jak widzicie, no tak to chodzi, jeździć się nie da. Za duża moc. Za duża moc, nie ukrywajmy, za... szybko reaguje na gaz, jak na ten napęd i na to, co tutaj przy tym picie jest. Jak to można nazwać już pitem. Silnik pita, ale reszta? Reszta to już nie wiadomo co. To już chyba same taki kawałek złomu. Ulep V2. Ulep V2? Mój był V1, to nie jest V2. No. No i nie ukrywajmy... nie ukrywajmy, jest moc. Jest moc. Jednak Mikuni robi swoje. Robi swoje. Jednak ten gaźnik nie jest oryginalny, niestety. Na oryginale by to lepiej chodziło. To jest podróbka, ponieważ nie ma numerów seryjnych nabitych. Jest to jakaś podróbka na pewno. To się wytnie. To teraz co, do skutra go dajemy? Co, do skutra? Nie no, do skutera można było dać do 50, nie? Wtedy by rozpierdolił. 80. Kurwa, policja by tylko Ale to ci mówię, ci powinno ci do odciny. Skutera to powinno do odciny walnąć. Tam gaźnik, gaźnik dawaj, powinien kiedy go przynoszę? A to gaźnik byś musiał tam wpierdolić PZ26. Masz taki? Nie mam. Mam, PZ30, ale za duży będzie. Będzie go zalewać. PZ26 byś musiał mieć do skutera i wtedy powinien chodzić tak jak ten lącin. Magnety jakieś jeszcze załatwisz? Nie, do skutera się nie tak nie da. Bo skuter ma z drugiej strony magneta. No i co, jakoś się zrobi. No, ale teoretycznie ja by się uparł, zawsze by coś wykombinował. Przyprowadzę ci go i masz to zrobić. Ej, czemu mi rozkazujesz? Dobra, to kończymy ten odcinek. No, ja muszę zdemontować z powrotem te podzespoły i oddać lącina właścicielowi. A my jak standardowo, no, widzimy się w kolejnym z odcinków, więc podobało się wam oczywiście standardowo łapeczka w górę, jak chcecie więcej odcinków z takiego lącina, z takich eksperymentów z garażu u mnie, bo jeszcze jest parę różnych takich opcji do przetestowania. No, jest parę opcji, jest.
ale nie będę ujawniał. Nie. Nie, nie o to chodzi, ale jest parę opcji takich do przetestowania. Przy Lącinie są gdzieś cepionce. Co dokładnie nie będę zdradzał, ponieważ jeszcze ktoś by mi pomysł podpieprzył, no i dlatego nie będę zdradzał. Więc jak chcecie więcej odcinków z Lącina, łapeczka w górę, komentarz pod filmem musi być koniecznie. I tyle no. Ja się z wami żegnam, widzimy się standardowo w kolejnym odcinku, więc na razie, do następnego! Hello! Hej! Hej!